Witam wszystkich, z tej strony Pierun. Chciałem wam pokazać rów. Tam mamy tereny podmokłe, tu mamy rów. Ja ten rów w tamtym roku przekopałem, zresztą widać. Spędziłem pół dnia na przekopaniu tego rowu i się przejdziemy. Ogólnie, zanim się przejdziemy, to wytłumaczę. Tutaj będę chciał wziąć, pierdzielnąć, nie wiem ile to jest, 4-metrowa, 3-metrowa rurę kanalizacyjną setkę. Tutaj wywalę latem rów, wkopię tą rurę i ją zasypię po to, żeby ta woda miała ładnie gdzie spływać. Po co ja takie rzeczy robię? Drugi to by miał na takie rzeczy wywalone, ale nie ja. Dlatego, że tu są tereny podmokłe. Celestyn to ten jeden wielki teren podmokły. I gdzieś tą wodę, sobie wejdziemy wyżej, gdzieś tą wodę trzeba odprowadzać. Powiem szczerze, w coś wlazłem tutaj, pewnie znowu jakieś kurde żwirki dla kotów powysypywane. Powiem szczerze tak, tą wodę udało mi się doprowadzić do tego miejsca, a jeszcze zostało trochę. Wam przybliżę. O, widzicie, tam dalej jest już woda. No, ale zostało jeszcze trochę do przekopania. Po co ja kopię, po co ja się takimi rzeczami zajmuję? To ja wam wytłumaczę. Po to, żeby ta woda miała gdzie ujść. O, jak zresztą widzicie, tam już się teren obniża, więc jak przekopię do tej zielonej gałęzi, nawet poza nią, ten cały obszar, to będzie gitara. Ktoś z was powie, nie ma się za to wziąć, to weź się za komputery albo za coś innego. Jest, stoi. Dalej. Powiem wam tak, ja interesuję się ogólnie hydrologią i nie tylko, bo to jest bardzo ciekawa nauka. No zresztą widzicie. Wystarczy tylko do tego punktu doprowadzić wodę i będzie gitara. Dlatego, że tam mamy dalej strumień i tam już jest spadek, więc wystarczy tylko to zrobić. To nie jest problem dla mnie, bo dla mnie takie wyzwanie to jest pstryknięcie palcem i jest. Ale dla kogoś innego może być to wyzwanie. Powiem wam tak. Od 89 roku, jak się zakończyła komuna w Polsce, czy tam PRL, jak to każdy mówi, to nie było nawet robione. Ja to odkąd byłem dzieciakiem, to pamiętam, że to było tak zostawione i o, jakoś to będzie. No i głupie myślenie po prostu. Po prostu wam powiem, głupie myślenie. Bo przez takie właśnie myślenie mamy zaniedbaną hydrologię w lasach. Mamy zaniedbane odprowadzanie wód w lasach. Ja nie mówię tutaj o odwadnianiu bagien i podmokłych terenów. Tylko akurat tutaj weźcie pod uwagę, że idzie ścieżka, która była tu od 30 nawet lat. I na tej ścieżce nie powinno być wody. I po prostu ja sobie wziąłem za cel, że po prostu tą wodę usunę. Jak nie kijem, to przywalę jej młotem. Trochę mi się udało zrobić. Jestem z siebie dumny, że to zrobiłem, bo Boże jedyny! Czy wy to widzicie? Boże jedyny, co jest? Kurde, co tu ktoś wywalił? Powiem wam szczerze, jakie wielkie szkło od kineskopu. Dobra, buty do prania. Widzicie, ludzie tu wyrzucają wszystko, co popadnie. Widać, ktoś tu próbował sobie zmontować mostek z jakiejś sporej europalety. No ale chyba jego próby wyszły na niczym, bo sterta desek tu leży. Więc tak, rura pójdzie tak. Tutaj zasypiemy. No i będzie gitara. No bo powiem szczerze, bo tego definitywnie buty do prania. Bo definitywnie tego tu nie powinno być. Powiem wam szczerze. No dobra, to by było na tyle.